nauczaniu powinna obowiązywać następująca zasada. Ten, który uczy się, powinien ufać uczącemu. O tym mówił już Arystoteles. Wiadomo, że dzisiaj z tym zaufaniem jest różnie, bo nauczyciel jest nośnikiem postaw totalitarnych, posiadaczem prawdy, no i przez to to stanowi potencjalne zagrożenie dla ucznia. On bardziej powinien być takim partnerem w dialogu, byśmy powiedzieli. No i ten status dawnego mistrza to jest dzisiaj wyraźnie niepreferowany. Ja nazywam się Dariusz Zalewski i zajmuję się upowszechnianiem klasycznej etyki wychowawczej w nawiązaniu do tradycyjnych myślicieli. Ale wróćmy do tematu. Autorytet może przyjmować dwie formy. Pierwsza z nich to taka forma autorytetu, byśmy powiedzieli, wrodzonego. To znaczy z samego faktu, że ktoś jest nauczycielem, rodzicem, to posiada autorytet przez to, że ma władzę. Przez to, że to dziecko winne jest pewną wdzięczność za to dobro, które otrzymało od tego wychowawcy, rodzica. Czyli jest to taki autorytet, byśmy powiedzieli, wrodzony, tradycyjny, dany od Pana Boga. Rodzic jest dany dziecku przez Pana Boga, no i przez nawet szacunek do prawa Bożego należy, czy powinien szanować rodziców czy nauczycieli. Oczywiście tutaj ja nie chcę wchodzić w szczegóły, ale są pewne wyjątki. Jeżeli ten nauczyciel w jakiś sposób nie szanuje prawa Bożego, to on nie ma prawa go słuchać. No, nawet właśnie pomimo, że jest taka, że jest ta podległość. Drugi rodzaj autorytetu, no, który dzisiaj powinien być no, taki bardziej akcentowany, to jest autorytet nabyty, wypracowany. Rodzic, nauczyciel poprzez mądre podejście wychowawcze po prostu zdobywa zaufanie dziecka i przez to młody człowiek słucha go, łatwiej się prowadzi, można by to tak powiedzieć, no ale do tego potrzebny jest właśnie ten autorytet i coś, co byśmy powiedzieli charyzmą, dzięki której ten rodzic, wychowawca obudzi pasję w dziecku. Tradycja pedagogiczna odwołująca się do Jana Jakuba Rousseau właściwie świadomie umniejsza pojęcie autorytetu. I teraz już nie tyle mówi się o mistrzu, tylko bardziej o jakimś takim towarzyszu, jak mówiłem wcześniej, towarzyszu, takim partnerze w dialogu. Czasami mówi się o przewodniku, ale jest to przewodnik, który no, jak gdyby tak towarzyszy w wędrówce. I pokazuje ewentualnie, jak dziecko zapyta uczeń, gdzie szukać, jaką drogą iść, co wybrać, ale absolutnie nie narzuca. On tylko tak towarzyszy i w razie czego to tam może się odezwać. Ale ciekawe jest, że już Jan Jakub Rousseau w swoich książkach pisał, że nie pozwólcie mu, czyli uczniowi, nawet domyślać się, że macie jakąkolwiek nad nim władzę. I tu można odnieść wrażenie, że cała ta zabawa w tego ogrodnika, bo wiadomo, że Jan Jakub Rousseau opisywał taki model ogrodnika i roślinki, że oto nauczyciel jest tym ogrodnikiem, który tylko podlewa roślinkę, a która powinna sama rosnąć, czyli to dziecko. Znaczy, ale wracając do tego wątku. Generalnie taka zabawa w demokratyczną edukację ma na celu tylko sprawienie, biorąc pod uwagę ten fragment, o którym mówiłem przed chwilą, że tak naprawdę nie chodzi o wolność, tylko o to, żeby w dziecku wzbudzić takie poczucie wolności i wtedy łatwiej jest nim po prostu manipulować i skutecznie wpływać na to dziecko, mówiąc właśnie cały czas o tej wolności i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, to pisał Jan Jakub Rousseau. Nie pozwólcie mu, uczniowi, nawet domyślać się, że macie jakąkolwiek nad nim władzę. W klasycznym podejściu, jak już mówiłem, dominowało to takie pojęcie mistrza. Mistrz to był ten, który gdzieś tam na pustyni, może nie na pustyni, no, ale gdzieś tam w odosobnieniu poszukiwał wiedzy, był takim czynnym kontemplatykiem, jak mawiał święty Tomasz i na drodze kontemplacji poznawał prawdę, no i później dzielił się tą prawdą. No i on był tym właśnie mistrzem.
Byli też tacy fachowcy, to już Sokrates mówił, że łatwiej mu spotkać fachowców niż mistrzów. Tacy technicy fachowcy po prostu uczyli umiejętności o charakterze praktycznym. I tutaj mam na myśli nawet takie umiejętności jak czytania, pisania, ale też umiejętności praktycznych. Ale ten nauczyciel mistrz nauczał także powiedzmy, że czytania czy pisania, ale przede wszystkim obdarowywał podopiecznych czymś więcej niż tylko suchymi informacjami oraz umiejętnościami technicznymi. Odkrywał po prostu przed nimi prawdę i dobro. Ów mistrz oprócz wiedzy posiadał także pewne cechy charakteru, które były rezultatem opanowania poszczególnych cnót. I tutaj takie ważne cnoty to długomyślność, łagodność i roztropność. Dzięki długomyślności mógł on cierpliwie oczekiwać na wyniki nauczania czy kształtowania charakteru. Bo długomyślność to taka cnota, która potrafi oczekiwać na dobro, którego nie ma. O ile cierpliwość znosi zło, które jest, to długomyślność ze spokojem przyjmuje brak spodziewanego dobra w postaci zadowalających wyników nauczania czy wychowania. Druga taka ważna sprawność moralna wychowawców, mistrzów, to łagodność, czyli rozumne kierowanie gniewem i reakcjami na niedostatki wiedzy i umiejętności ucznia. Praca nauczyciela, praca z dzieckiem niejednokrotnie wymaga opanowania, dlatego ta sprawność jest bardzo taka pożądana. I w końcu ważna jest roztropność, czyli woźnica cnót. Dzięki niej po prostu nauczyciel, rodzic potrafi kierować innymi sprawnościami. Pamiętajmy też, że każdy jest inny, każdy wymaga specyficznego podejścia pedagogicznego i tutaj właśnie przyda się roztropność. I właśnie o tych sprawnościach mówił, czy podkreślał ich znaczenie ojciec Jacek Woroniecki. Oprócz zalet umysłu i charakteru, bardzo taką ważną sprawnością jest to, żeby pedagog potrafił uzyskać posłuch u wychowanku. Czyli ważne jest to, co kiedyś nazywano znaczeniem brzmienia głosu. To, żeby w głosie była pewna moc, która potrafi zmieniać ucznia, która potrafi wpływać na tego ucznia, która potrafi pociągnąć w sensie takim pozytywnym, w sensie takim, żeby wzbudzić pasję u ucznia. Ojciec Jacek Woroniecki pisał o znaczeniu napięcia woli i umiejętności wzbudzenia go u podwładnych. To jest ta taka najważniejsza umiejętność, o której nie można zapominać, zwłaszcza we współczesnych czasach, gdy po prostu tak różne metody, które się tutaj nam podrzuca, one po prostu nie działają, dlatego że tak naprawdę to ważna jest ta charyzma, ważna jest osoba. I wtedy ona jedynie poprzez swoją pomysłowość, poprzez właśnie to coś w głosie potrafi wpłynąć na ucznia, potrafi wpłynąć na dziecko pozytywnie. No niestety, aktualne trendy polityczne i światopoglądowe raczej zmierzają do tego, żeby umniejszyć znaczenie mistrza i lansują tę koncepcję ogrodnika bądź tam przewodnika na drodze do wiedzy. Jednakże musimy pamiętać, że powrót do tych klasycznych koncepcji, które uważane są dzisiaj za niemodne i przestarzałe, jest pewną koniecznością chwili, bo inaczej po prostu wychowanie będzie zawsze nieskuteczne.